Florian był pasjonatem, był po prostu niewiarygodnym pasjonatem. Po prostu angażował się nie na 100, tylko na 110%. Był dużym optymistą przede wszystkim. Wielkim człowiekiem, człowiekiem, który jakieś kierunki nadawał, no, olsztyniakiem. To gdzieś ta energia Mariana krąży jeszcze po świecie, pewnie wielu ludzi ją ma. Powiedział, ludzi wielkich poznaje się po ich skromności. Pozdrawiamy Was, trzymajcie za nas. A jak on siadł za kierownicę do iskry w oczach? Zupełnie inaczej wyglądałby, dużo lepiej, gdyby Marian był dzisiaj z nami. To jest właśnie ta część Mariana, która pozostała. Dla mnie to będzie na zawsze w moim sercu. On zawsze jechał do przodu, chciał być najlepszy. Marian, może byś odpuścił. Zabawa wydaje mi się troszeczkę niebezpieczna. Tata instruował ludzi, którzy mu pomagali, co ma zrobić, wyłączyć silnik. Udzielał różnych instrukcji, a kiedy na koniec w końcu uwolniono go, położono na noszach, wiem, że nie dał sobie sam zdjąć kasku, tylko zrobił to osobiście. Sam zdjął ten kask, uniósł rękę, podziękował wszystkim kibicom za pomoc. Cytat pani ojca. Mam szczęście i mam nadzieję, że mnie nie opuści.